Sonic do wynajęcia. No dobra, to jakieś nieporozumienie. Powiedziano mi, że mam się opiekować dzieckiem specjalnej troski. Goro jest upośledzony. No dobra, zabiorę go do oceanarium. Kupię lody, wszystko jedno. Ale czemu mam z nim walczyć na śmierć i życie? To dla niego zabawa. Nie może robić tego, co normalne dzieci. Więc zapewnimy mu rozrywkę. Chciałbym zobaczyć uśmiech tego koszmarnego potwora, gdy wyrwie mi ręce. Świetnie, tylko krzycz. On to lubi. To był sarkazm. Hej, David Lopen, po co ci to? Po co zbierasz te dusze? Jesteś jak pieprzony kolekcjoner znaczków. Czy przemoc to dla ciebie jedyna odpowiedź? Czy patrzenie, jak ludzie walczą na śmierć, to dla ciebie jedyna rozrywka? Przeczytaj książkę, pooglądaj plakat, pojeźdź tandemem, ciesz się życiem. Walcz, leszczu. Dzięki, Synikla. Aż mi głupio, że próbowałem cię zabić. Awokado. Synikla chce lody? Synikla chce ludzkie mięso. Ja pierdzielę. Czytał bukcerzyk.pl.